Wielu fotografów na początku swojej przygody zakłada, że zmiana ogniskowej na obiektywie służy tylko do przybliżenia lub oddalenia perspektywy. Sam tak myślałem na początku i część osób robiących zdjęcia wciąż tak uważa. Dopiero z czasem zauważyłem, że można poprawić estetykę zdjęcia, kiedy poświęcimy trochę więcej uwagi na ustawienie ogniskowej lub wybór odpowiedniego obiektywu stałoogniskowego. Bardzo szybko można wyróżnić swoje zdjęcie na tle innych w pozytywnym znaczeniu, jeśli zdamy sobie sprawę, co różne ogniskowe robią z naszym obrazem. Należy pamiętać, że ma to swoje odzwierciedlenie w każdym obiektywie, bez względu na to, czy używasz obiektywu stałoogniskowego, czy obiektywu typu zoom. Różnice między tymi obiektywami są zasadnicze, ale jest to temat na oddzielną dyskusję. Najpierw trzeba zrozumieć, jak obraz się zmienia wskutek zastosowanej ogniskowej. Zacznijmy od podstaw. Czym jest ogniskowa? Mówiąc tak prosto, jak tylko się da, mamy zakres ogniskowych wyrażany w milimetrach. Im mniejszy numer, tym szersze pole widzenia, a im większa wartość, tym pole widzenia jest węższe. Wraz ze zmianą kąta widzenia zmienia się też powiększenie obrazu. W przypadku ogniskowej, na przykład 16 mm, widzimy nienaturalnie szeroko. Kiedy użyjemy obiektywu o wąskim polu widzenia, zauważymy, że obraz jest bardzo powiększony, analogicznie jakbyśmy używali na przykład lornetki. Wspomniałem wcześniej, że obraz, jaki powstaje, jest nienaturalny. Wynika to z dystorsji, czy też po prostu zniekształceń obrazu. Cechą związaną z każdym obiektywem jest zniekształcenie i nie da się go uniknąć. Może być ono mniejsze lub większe, w zależności od ogniskowej i jakości samego szkła użytego w obiektywie. Na przykład ogniskowa 16 mm zniekształci obraz bardziej niż 35, a obiektyw zawierający dużą ilość korekcyjnego szkła znacznie ograniczy wystąpienie dystorsji obrazu. Kiedy mówimy o zniekształceniach, w fotografii mamy na myśli dwa rodzaje dystorsji, tak zwaną poduszkową i beczkową. W przypadku ogniskowych o szerokim kącie widzenia, środek obrazu będzie wypukły, w wyniku czego zdjęcie będzie przypominać beczkę. Natomiast obiektywy o wąskim kącie widzenia, tak zwane teleobiektywy, których ogniskowa wynosi 85 mm i w górę, sprawia, że środek obrazu jest wklęsły. Przypomina on więc poduszkę, na której ktoś leżał i odcisnął w środku kształt głowy. Zakładam, że właśnie stąd wzięła się ta nazwa. Jak wygląda to w praktyce? Obiektywy takie jak 16 czy 24 mm mają wypukły środek i zagięte do środka krawędzie. Przy czym należy zaznaczyć, że efekt dystorsji słabnie wraz ze zmianą ogniskowej. Wyjątkową ogniskową jest 50 mm, ponieważ jest ona praktycznie wolna od zniekształceń i przypomina optycznie nasz ludzki kąt widzenia. Natomiast kiedy zaczniemy iść w stronę obiektywów tele, zauważymy odwrotny efekt dystorsji. Środek zacznie się robić wklęsły, a wraz ze zwiększeniem ogniskowej dystorsja będzie się nasilać. Pokazując to na przykładzie, bardzo łatwo jest zauważyć różnicę między ogniskową 16, 35, 50, a 85 mm. 16 mm wygląda okropnie, nawet niewyszkolone oko zauważy, że coś jest nie tak z twarzą. 35 i 50 mm wyglądają względnie normalnie, trzeba mieć lekkie doświadczenie, żeby zobaczyć różnicę. 85 mm sprawia, że twarz staje się odrobinę szersza niż naturalnie. Mimo tego, że nie jest to naturalny wygląd, ogniskowa 85 mm jest najczęściej wybieranym obiektywem do robienia portretów ze względu na przyjemne dla oka zniekształcenie. Oczywiście z wszystkim, co dobre, można przesadzić. Kiedy użyłem ogniskowej 400 mm, moja twarz dawno już zatraciła przyjemny dla oka wygląd i jest co najmniej dziwna. Innym ważnym aspektem jest kompresja tła. Kiedy użyjemy obiektywów szerokokątnych, tło zdaje się być dalej od osoby fotografowanej niż jest w rzeczywistości. Jest też ono bardziej wyraziste, to znaczy jesteśmy w stanie stwierdzić, czym jest tło zdjęcia. Natomiast w przypadku obiektywów ogniskowej, takie jak 85 mm, kompresja jest tak duża, że tło przypomina tylko jedną wielką plamę. Jest to zazwyczaj pożądany efekt w przypadku zdjęć portretowych, ponieważ kiedy oglądamy zdjęcie, skupiamy się wyłącznie na osobie, która była fotografowana. Teraz, kiedy podstawy mamy już za sobą, możemy przejść do kwestii wyboru ogniskowej do konkretnego celu. Czy jest idealna ogniskowa do wszystkiego? Niestety nie ma takiej. Są oczywiście mniej lub bardziej uniwersalne, ale nie ma jednej, która bije na głowę wszystkie inne. Różne ogniskowe będą pasować do różnych scenerii. Wedle reguły, kiedy robimy zdjęcia takie jak pejzaże albo astralne, powinniśmy wybrać ogniskowe o szerokim kącie widzenia, np. 16, 24 lub 35 mm. Dla portretów zazwyczaj wybiera się ogniskowe 50, 70 lub 85 mm. Ogniskowe takie jak 100, 400 i wyżej służą najczęściej do robienia zdjęć zwierzętom z dużej odległości, kiedy nie chcemy wchodzić z nimi w interakcję.
Są to oczywiście reguły, które można w mniejszym lub większym stopniu zmienić. Należy jedynie uważać, żeby nie przesadzić, bo zamiast artystycznej fotografii może nam wyjść po prostu kiepskie zdjęcie. Dlatego moją sugestią jest zadbać o podstawy, robić zdjęcia wedle przyjętych reguł i zasad oraz opanować sprzęt do perfekcji. Jeśli masz jakieś pytanie, to śmiało zostaw je w sekcji komentarzy tego filmu. A jeśli chcesz wiedzieć więcej materiałów o fotografii i filmowaniu, to zasubskrybuj ten kanał. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do zobaczenia.